Hej, z tej strony Roz, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Top Model na moim kanale. I w tym oto filmie, kochani, gramy w kategorii, o której wy wiecie po tytule, ale widzowie nie wiedzą, więc mają tutaj niespodziankę. Zaraz im kategorię w sumie powiem, ale kategorię im powiem dopiero jak skończy się runda, więc no. Więc nie będą wiedzieli przez pierwszą rundę, co to jest za kategoria. Dopiero pod koniec pierwszej rundy albo... W sumie na końcu im powiem, jeszcze zobaczymy, kiedy im powiem. Jak ktoś odcinek nagrywany z widzami z Discorda, to z Tyrosta, na dole macie linka do Discorda. Serdecznie zapraszam, wpadajcie. Mapa jest wybrana odpowiednia. Ja zagram sobie postacią, która będzie biła w miarę dużo HP, więc sobie zagram nią. No i lecimy, lecimy, dawajcie wszyscy gotowość. No i zobaczymy, jakie skiny macie. Zasady są oczywiście proste, na środku mapy ustawiają się dwie osoby, ja oceniam skiny i kto wygra. Zobaczymy. Artuk, dawaj gotowość. A wy w tym momencie możecie napisać hashtag top model, jeżeli chcecie więcej top model na moim kanale. Jeżeli będzie dużo tych hashtagów, dużo będziecie pisali, komentowali, łapkowali, to oczywiście kolejny top model zrobimy. Jak widzicie, też utworzyłem tutaj taki drużynowy RT, więc możecie sobie dodawać. Serdecznie polecam. Zapraszam was na środek mapy, zasady chyba znacie ustawiania się, więc nie będę wam tutaj tłumaczył, ale dwie osoby zostają na środku, reszta do krzaków nad wodą. Reszta do krzaków nad wodą i proszę się nie bić. Proszę się tam nie bić. Dobra, uwaga. Mamy tu dwie osoby. Retro i jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedną osobę potrzebuję do oceniania. Uwaga. Retro i... i taki Poco. Ten czy ten jest, no wiecie, w tej kategorii lepszy. Ten czy ten jest lepszy w tej kategorii? Jak myślicie? Według mnie... Nie, według mnie Nita jest lepsza w tej kategorii. Także ginie tutaj Brawl Stars. No i zapraszamy kolejną osobę. Mamy Ole. Ola, chodź tutaj. Gdzie uciekasz? Ola, gdzie uciekasz? Proszę tutaj przyjść. Proszę tutaj przyjść i proszę się też nie strzelać przypadkiem. Znaczy nie zabijać. Dobra, koło tu mamy. Halo z krzaków, wychodzimy po kolei. Dobra, asasinek. Tutaj jest bezskinowiec, więc wiadomo, że nie ma szans. Po prostu bezskinowców tu nie oceniam. Quara. Mamy Quarę, chodź tu Quara, pokaż się, żeby retro widział. No i tutaj, no Quara według mnie jest gorsza w tej kategorii, więc odpada. Dalej, Kamilosa. O, Kamilos. Nie, Kamilos w tej kategorii na razie prowadzi zdecydowanie, więc jest dobry. O nie, Kamilos zdecydowanie prowadzi w tej kategorii. Chyba to wygrał. Chyba to wygrał. Przypominam, że... Dobra, powiem wam to później. Uuu, ten skinek nie ma szans w tej kategorii. Nie ma szans w tej kategorii. Dalej. Dalej, kogo tu mamy? Ola. No Ola też ze Starszeli nie ma szans z tą kategorią. Czyżby Kamilos wygrał? No i bez skinowiec, więc... Ten skin był zdecydowanie najlepszy w tej oto kategorii. Przypominam, że dany skin nie może wygrać kilka razy w jednym odcinku z Top Model, więc jak coś nie wybierajcie już tego skina, bo ten skin już nie może wygrać, więc nim nie grajcie. Zmieniajcie sobie skina, lecimy kolejną rundę. Jaka jest kategoria, zdradzę wam pod koniec odcinka, więc tak zdecydowałem, będzie śmiesznie, bo nie wiecie co wybierać. Ale możecie się sugerować tym skinem Kamilosa, no bo on wygrał tą kategorię, a co to była za kategoria? No, osoby po tytule, które oglądają ten odcinek wiedzą, wy niestety nie wiecie, więc macie tutaj ciężką niestety sytuację, ale jest ciekawie. Przy okazji, kochani widzowie, teraz jak czekacie na to, aż wybiorą sobie skina, to możecie w komentarzu na dole napisać propozycję na kolejne top model, jakieś kategorie, jakieś urozmaicenia, piszcie, bardzo chętnie. Zrealizuję jakiś ciekawy pomysł, jeżeli oczywiście coś macie. Ten pomysł, co dzisiaj robimy, jest naprawdę oryginalny, więc myślę, że podoba wam się taki odcinek. Dobra, lecimy, kochani, lecimy jeszcze raz. Ola, dawaj, szybko tutaj skina wybieraj. No i Spider, gotowość. I jeszcze raz, dwie osoby na środek, oceniamy. Zobaczymy, kto wygra w tej oto kategorii, ale ta kategoria jest taka mła. Ta kategoria jest najlepsza. W sensie, wy wiecie jaka jest, ale oni nie wiedzą i to jest najśmieszniejsze. No, ale niedługo się przekonają, niedługo się przekonają, z jakieś 5 minut się przekonają, co to była za kategoria. Na razie Kamilos wygrał ze swoim tutaj skinem do Mortisa, który był, no wiecie sami jaki. Dobra, zapraszamy dwie osoby, Pan P Agent i... No, halo, Pan P Agent. Pan P Agent i Król. Nie, Pan P Agent według mnie w tej kategorii jest lepszy. I tutaj w tej kategorii według mnie jest lepszy nadal Pan P. W tej kategorii nadal jest lepszy Pan P, także lecimy. Chociaż on nie jest taki dobry w tej kategorii, więc chciałbym chętnie zobaczyć jakąś inną osobę. Kolcik taki, dobra, kolcik taki, chodź tutaj. I Piperka też chodź tam tutaj. Chodź, chodź, chodź. Dobra, tutaj... No Pan P jednak już jest słabszy w tej kategorii. No i kolcik już też jest słabszy w tej kategorii. Na razie Piperka prowadzi, więc Piperka proszę tutaj zostać, nie uciekać nigdzie.
i zapraszamy kolejną osobę, kolejna osoba z krzaków. I mamy tutaj Broka, Broka takiego letniego, ale niestety w tej kategorii bez szans, więc niestety nadal nie ta kategoria. Nie udało wam się chyba do końca zgadnąć, co to jest za kategoria. Jestem ciekawy, czy się domyślacie. Uwaga, Nita, no i ta Nita w tej oto kategorii bez żadnych szans. Bez żadnych, naprawdę. Ona jest przeciwieństwem tej kategorii. Dobra, uwaga, lecimy dalej. I mamy Poco, ale bez skina, więc odpada, bo bez skinowców tutaj nie oceniamy. I Sakura Spike. No Sakura Spike jest według mnie zdecydowanie, ale to zdecydowanie gorszy w tej kategorii. I wygrywa Pipera, także gratuluję. Pipero, czyli Kamilosie. Dwa razy z rzędu Kamilos robi odcinek, dobra. Kamilos, Bóg odcinka, robi wszystko. Także macie teraz czas na wybranie, co to jest za... Znaczy, na wybranie skina po prostu, bo lecimy dalej cały czas tą samą kategorię. Oczywiście nie wiecie, co to jest kategoria. Pod koniec odcinka myślę, że dam wam... Otworzę czat i dam wam zgadnąć, co to jest za kategoria. Zobaczymy, czy Kamilos wiedział, co to jest za kategoria, czy nie. Ale to pod koniec odcinka, czyli po następnej rundzie będziemy zgadywali, co to była za kategoria, ale jest naprawdę... Naprawdę ciekawa kategoria, ale w tym momencie, kiedy oni teraz wybierają te skiny, to zapraszam do klubu. Orzełki Rosta klub się nazywa, wstęp od 17 tysięcy, jeszcze mamy Akademia Rosty, to Star Rosta, więc wpadajcie serdecznie do klubów. W Orzełkach Rosta jest 5 miejsc obecnie, więc serdecznie zapraszam. No i dobra, jak macie skina wybranego, to dajecie gotowość. Przypominam, że kategoria jest nadal niezdradzona, zostanie zdradzona pod koniec filmu, bo będzie ciekawie. Więc Asasinek, Wiktor, Ola, Artuk, dawajcie gotowość już szybko, szybko wybierajcie tego skina. No i lecimy. Także ja daję gotowość, Artuk dawaj gotowość, Ola dawaj gotowość, jak nie wybrałaś nic ciekawego, no to trudno, Wiktor dawaj gotowość, Asasinek dawaj gotowość. Przypominam, by tylko nie wybrać sobie zwykłej postaci, bo to nie ma sensu, już lepiej jak założycie sobie jakiegoś darmowego skina, bo to już ma większe szanse. Taki złoty Barley? To byłoby dobre, a ja raczej pewnie nikt go nie wziął. Zresztą zobaczymy, co takiego wybraliście. Zobaczymy. Dobra, biegniemy na środek mapy, jak ostatnio. No i oceniamy, już tu widzę Franka, Wiktora, więc chodź tutaj do mnie na środek. Zostaniesz pierwszy oceniony z kimś tam. Uwaga. Bum, prawie mi tu zabiliście, tutaj strzelaliście w te boksy. Dobra, uwaga. Dwie osoby na środku. Retro i Ola, dawaj tutaj. Dobra, i w tej kategorii moim zdaniem na razie wygrywa Retro. Także zapraszamy kolejną osobę. No i Asasinek przechodzi na prowadzenie, Retro niestety odpada. Odpada niestety w tej kategorii. I zapraszamy kolejną osobę, kto tu jest? Quara z takim oto skinem. Quara na prowadzenie, Quara zdecydowanie na prowadzenie. Quara tutaj prowadzi, więc gratuluję, zapraszamy kolejną osobę. I jest to Artuk. Artuk posiada takiego tutaj skina do Tary. No i niestety Quara nadal na prowadzeniu. Także kolejna osoba. Kolejna osoba i to jest Spider. Ale nadal moim zdaniem Quara jest na prowadzeniu. Chociaż to było wyrównane mniej więcej. Mniej więcej wyrównane, ale według mnie Quara nadal jest na prowadzeniu. Zapraszam, te same skiny to razem idziecie. No i tutaj niestety, ale Quara. Niestety Quara tutaj was pokonuje. I ostatnia osoba, która tutaj przyszła, jest to Bi. No i Bi niestety... No niestety odpada, a Quara wygrywa. Także Quara, gratuluję wygrania tej nieznanej dla ciebie kategorii. Więc dwie rundy dla Kamilosa, jedna dla Quary. No i co, zagrajmy sobie jeszcze jedną czwartą. No i po tej czwartej będziecie zgadywali, co to jest za kategoria. Albo w sumie wybierajcie teraz Zadymiarza. Jak wybierzecie Zadymiarza, napiszcie na czacie, jak myślicie, jaka to jest kategoria. Ja tu już otwieram ten czat. Spidet, Kamilos. No zgadliście, udało wam się odgadnąć, co to jest za top model. Także tak, jest to top model, kategoria najbrzydsze skiny. Także tak wygląda kategoria i dlatego też dużo osób wybierało jakieś fajne skiny, no i odpadało po prostu. Taka MZ z brzydkim skinem, no odpadła. I Kamilosek, co wybrał tego Mortisa strasznego, też odpadł. Czy na przykład taka Piperka, co wybrała sobie po prostu pomalowaną bluzkę, też wygrała, więc no, to były brzydkie skiny. Zobaczymy, co teraz wybierzecie, kiedy już znacie kategorię. Daję wam tu chwilę na wybranie kategorii. Asasinek jest offline, więc będziemy musieli go sobie tu wymienić. Mam nadzieję, że ktoś teraz sobie dołączy.
Dobra, pokalinka. Pokalinka, kategoria najbrzydszy skin, wybieraj szybko tutaj. Oczywiście odcinek jest robiony z widzami z Discorda i oni z Discorda do mnie tutaj wbijają, więc i wy, jeżeli chcecie wystąpić w takim odcinku, wbić sobie do giereczki, a co na Discorda, to Styrosta tam na dole, zapraszam, wbijajcie. No i tak, mieliście rację, jest to kategoria najbrzydsze skiny, także... Także jest ciekawie, jest ciekawie. Widzę, że Kamilos tutaj chyba to rozszyfrował bardzo szybko, bo tutaj dwa razy z rzędu na początku wygrał, więc było ładnie. Wybierajcie oczywiście tego skina i dawajcie gotowość, bo już się kończy czas na wybranie tego skina. No a my w kolejnym odcinku będziemy też pewnie robili top model z jakimiś kategoriami, albo jeszcze jakieś inne ciekawe urozmaicenie poza kategoriami, może wprowadzimy, jeżeli macie jakiś inny pomysł oczywiście. Także Ola, Spidey, dawajcie już gotowość, bo koniec czasu. I lecimy. Ciekawe, co za skiny wybraliście. Jestem ciekawy, bo teraz znacie kategorię i teraz myślę, że będzie ciężko, bo pewno będzie dużo takich słabych skinów. Puh, retro tu leci już z masakrą taką totalną. O nie. No nie, to jest jeden z najgorszych skinów. I w sumie go mam, ale to jest jeden z najgorszych, więc beka. Zobaczymy, co tu będziecie mieli. Dobra, uwaga. Uwaga, zapraszam. Zapraszam dwie osoby na środek. Dobra, retro i Quara. I tu wygrywa retro. Według mnie ten skin jest jednym z najbrzydszych, jak i nie najbrzydszym, więc raczej wygra. Wizard jest w miarę ładny moim zdaniem, więc ja nie wiem, czemu go tam na najbrzydszego skina oceniacie. Jest dużo brzydszych, takie co mają po prostu jakieś kolorki czy coś. Ale dobra, kolejną osobę. Krzaki. Kamilos, proszę się zestakować z retro, bo macie to samo. I kolejną osobę zapraszam tu z krzaków. Kolejna osoba z krzaków, halo. I tutaj mamy Ole ze skinem, który jest według mnie całkiem ładny, więc niestety, ale tej kategorii nie wygra. Ten skin nie jest taki brzydki, mi się nawet w sumie nawet bardziej podoba niż ta PSG Shelly, ale taki szczegół. Dobra, proszę nie atakować się tam w krzakach. Kolejną osobę zapraszamy. Tutaj mamy kogoś. Mamy taką Tarę, a taka Tara już odpadła, więc powinieneś pójść tam razem, jak macie takie same skiny, to razem chodzicie. Dobra, zapraszam kolejną osobę, chodźcie. Twoim zdaniem Mecha Bo jest jednym z najbrzydszych skinów? No ja nie wiem, gdzie ty masz oczy. Według mnie nie jest taki brzydki Mecha Bo. Dobra, kolejna osoba, kolejny skin. Najbrzydszy, ale to nie jest skin, to jest zwykły Mortis. No, czapkę mu założyłeś, okej, okay, no, że taki skin, że czapka założona, ale kiedyś to było normalnie postać z czapką, więc ja nie wiem. No i tutaj mamy takiego kolcika. Jak już pewnie widzieliście na odcinku, kilka razy temu koltowi się odpadło. Czemu takiemu koltowi się odpadło? Cóż, wiadomo czemu. Po prostu jest za dobrym skinem, żeby się równać z takimi brzydkimi. Także retro i Kamilos. Kamilos 3 razy w tym odcinku wygrał. Także serduszka dla Kamilosa w komentarzach, bo 3 razy wygrać na 4 rundy. To jest osiągnięcie. A w tym filmie to było na tyle. Jak wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę. Jak jesteście nowi na kanale, to strzelajcie suba. Klikajcie w ten czerwony guzik, aby stał się szary, ponieważ na 20 tysięcy będzie dla was czekał jakiś specjalny filmik. Więc wyczekujcie. Jak myślicie, co to jest? Pewnie zgadniecie, bo to nie jest nic jakiegoś mega trudnego do zgadnięcia, ale zgadujcie. Ja tutaj, jak widzicie, obecnie lecę na challenge 17 tysięcy pług, niedużo już mi brakuje. Myślę, że w kolejnym odcinku, jak będziecie oglądali, w sumie nie w kolejnym, ale tak jakby w kolejnej partii odcinków, które będę nagrywał i będą wlatywały pewnie w następnym tygodniu, to już będę miał to 17 tysięcy, także wyczekujcie tego, bo jak będzie 17 tysięcy, to może będą jakieś odcinki z jakichś wyzwań kolejne, jakieś trudne, bo na razie też odcinki z challenge co jakiś czas wlatują na kanał, więc na nie też wpadajcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku, teraz pokazuję czat, można pozdrowić odcinek, tak jak właśnie retro, to już pozdro wcześniej napisał. No i co, widzimy się w kolejnym filmie, jak zwykle o godzinie 10, no i potem o 16, także trzymajcie się, hej!